Dzięki. Ten WordPress działa w mojej przeglądarce. Tam nie ma serwera, na którym chodzi PHP, nie ma serwera, na którym chodzi baza danych, nie ma serwera wcale. Jest tylko moja przeglądarka i JavaScript. To się nazywa WordPress Playground i opowiem wam przez kolejne 18 minut, po co to komu, jak to działa, jak możecie tego użyć. Aha, i będzie dużo linków. Na ostatnim slajdzie będą wszystkie zasoby dostępne, możecie się zrelaksować i oglądać. Więc zacznijmy. Po co to właściwie komu? WordPress jest generalnie trudny i nie mam tu na myśli robienia stron na WordPressie, ale rozpoczęcie swojej przygody z nim. To znaczy, jeśli ja jestem osobą, która usłyszała, że jest taki WordPress, można na nim zrobić stronę, on jest fajny, no to wpiszę w Google, jak tego WordPressa zainstalować i dowiem się, że potrzebuję całej masy trzyliterowych skrótów, PHP, SQL i tak dalej, których nie rozumiem, albo zapłacić komuś, kto to ogarnął za mnie, w tym przypadku firmie hostingowej, no ale akurat nie mam karty kredytowej pod ręką ani 5 godzin, więc może zajmę się czymś prostszym. Jeśli jestem programistą i akurat chciałbym wybrać swoją technologię, w której wejdę na rynek pracy, przyglądam się WordPressowi, ale też Next.js, może Shopify, inne tematy, no to znajdę kurs WordPressa i każdy kurs zaczyna się od takiego to setupu, który zajmie mi kilka godzin, może kilka dni. Jest to dosyć trudne dla nowej osoby, żeby się w to wdrożyć. Jeśli jeszcze chciałbym coś z Gutenbergiem porobić, to może muszę wiedzieć, co to jest build step, terminal. Jest kilka trudnych tematów, więc może przejdę do czegoś, co ma łatwiejszą dokumentację, gdzie mogę się zacząć uczyć na stronie od razu. Jeśli z kolei jestem częścią zespołu produktowego i kolega programista wysłał mi taki oto pull request do przetestowania, no to ja nie mam swojego własnego środowiska testowego, staginga się nie dorobiliśmy, no to trochę utknąłem, nie mam co z tym zrobić. Jeśli znowuż jestem firmą, która produkuje wtyczkę i chciałbym, żeby tu wtyczkę ktoś użył, no to jestem skazany nieco na udostępnianie filmów, screenshotów, opowiadanie o tym, że ona jest fajna, ale nie mogę jej w prosty sposób pokazać. Kilka wtyczek ma demo jakieś, ale większość nie ma żadnego demo, bo trudno je zrobić. Musiałbym dać każdemu dostęp do WP admina, ludzie będą mi te treści zmieniać, więc jest trochę ryzyko, więc musiałbym każdemu dać swojego WordPressa, ale to jest kosztowne. Raczej tego nie zrobię, więc wtyczki generalnie demo dosyć rzadko posiadają. No, więc w WordPressie jest trudno go zainstalować, trudno się go nauczyć, trudno później z nim pracować i na końcu trudno się swoją pracą podzielić tak, żeby ktoś mógł z niej po prostu skorzystać bez instalowania jej w swoim własnym WordPressie. No to co tam jeszcze jest do robienia z tym WordPressem? Dużo rzeczy jest bardzo trudne. Są narzędzia, które to ułatwiają. Jest Local, jest WPNF, przepraszam, WPNF. Jest kilka innych tego typu rozwiązań, ale dalej są z nimi problemy, to znaczy ja je muszę ściągnąć, zainstalować, czyli w ogóle muszę mieć komputer. Na przykład jeśli mam tylko telefon albo tablet, mam dalej problem. No i nie pomogą mi z dystrybucją na przykład. No i tutaj pojawia się WordPress Playground, który rozwiązuje te wszystkie problemy jednym kliknięciem. To znaczy jeśli chcę zainstalować WordPressa, to może wyglądać to na przykład w ten sposób, że po prostu klikam guzik i ten WordPress się pojawia. A wygląda to tak, to jest oficjalne demo na developer.wordpress.org, znowuż będzie link na końcu do tego wszystkiego. Ja po prostu wszedłem na stronę i tam WordPress już jest, w mojej przeglądarce działający. Mało tego, mogę go sobie skustomizować, jest guzik do tego, klikam ten guzik, mogę wybrać inny motyw, mogę wybrać wtyczki, klikam Start Playground i w tym momencie zaczyna się to wszystko instalować, trwa to jakieś 5 sekund, albo jedno, jak mamy szybszy internet niż to na konferencji, jest WordPress z motywem, który wybrałem. Jeśli jestem programistą i chcę się zacząć uczyć WordPressa, albo jestem nową osobą, która dopiero wchodzi na rynek pracy i jeszcze programistą nie jest, no to z Playground mogę wejść na kurs WordPressa i po prostu zacząć się go tam uczyć. Na przykład, to jest wpis na moim blogu, w którym wykorzystałem część Playgrounda, gdzie uczę nowego API PHP-owego, który jest w WordPress 6.2, notabene do obrabiania HTML-a, fantastyczna sprawa, zobaczcie sobie potem, ma przykład kodu, który jest napisany w PHP. Zmieniam jego kawałek, fragment, zobaczmy sobie jeszcze raz wcześniej, jest Husky in the snow, zmieniam, wpisuję Hello WordCamp. Klikam Run, jest nowy wynik. To się nie dzieje na serwerze, to się wszystko dzieje u mnie w przeglądarce, mimo że to jest kod napisany w PHP. Jak ja wyłączę internet, to dalej działa. Jeśli ja mam tylko telefon albo tablet i mam inną pracę i jeszcze nie jestem programistą, a chcę być, mam przerwę, no to w przerwie jestem w stanie sobie na telefonie coś wyklikać i już się zacząć uczyć tych rzeczy. A kiedy już będę gotowy, żeby zrobić coś lokalnie we własnym środowisku, Visual Studio Code, to dalej nie muszę instalować tych wszystkich rzeczy, tylko ściągam sobie plugin WordPress Playground, mieliśmy okazję z niego skorzystać z kilkoma osobami na Contributor Day i
Mamy taki oto najprostszy plugin na świecie. On ma nazwę, opis, nic więcej. Jest jeden plik PHP. Odpalam Launch WordPress Playground i w tym momencie u mnie na komputerze chodzi WordPress. Nie musiałem instalować PHP, bazy danych, nic. Enter i jest. Jest moja wtyczka w tym nawet. Jeśli chcę przetestować zmianę od kolegi programisty, przyjrzyjmy się znowu naszemu pull requestowi. Taki oto screenshot w nim się znajduje. Po prostu w WP adminie chcemy zobaczyć sekretną wiadomość. Więc tym razem mamy link do strony WordPress Playground i w tym linku w adresie jest zaszyty numer pull requesta. Klikamy go. Oto WordPress z naszym pull requestem. Nie mam żadnej swojej infrastruktury. To się wszystko dzieje w przeglądarce. Przeglądarka uruchamia WordPressa, ściąga pull request, aplikuje go, pokazuje mi zmiany. No dobrze, ale może one nie działają dobrze pod każdą wersją PHP. No to sprawdźmy to. Mamy guzik, wybieramy zamiast PHP 7.4 PHP 8 i okazuje się, że na PHP 8 jest jakiś problem. Sprawdzenie tego zajęło mi całe 8 sekund, po prostu wybrałem inną wersję PHP. Nie musiałem robić nic poza tym. Jestem firmą, mam swoją wtyczkę. W tym przypadku do WooCommerce. Zamiast przekonywać cię filmem albo screenshotami, że ona jest dobra, to na stronie głównej daję jej demo. To jest prawdziwy sklep na WooCommerce, są w nim produkty, mogę przewinąć, mogę wybrać produkt, dodać go do koszyka, przejść do checkoutu, zrobić cokolwiek chcę. To jest prawdziwy działający WooCommerce w WordPressie na stronie głównej. Jak to działa wszystko? Teraz będzie ta część trochę bardziej nerdowa, techniczna. Więc działa to w ten sposób, że Playground składa się z dwóch składników. Jest PHP, która działa w przeglądarce, jest WordPress, który działa bez serwera. Jeśli chodzi o PHP, ono działa dzięki takiej nowej technologii, która się nazywa WebAssembly i ona pozwala uruchamiać programy, które klasycznie chodzą na desktopie albo na serwerze, właśnie w przeglądarce w JavaScriptie. Technicznie rzecz biorąc, to język PHP sam w sobie jest napisany w innym języku programowania, który się nazywa C. Programy w C wyglądają na przykład tak. Tu mamy najprostszy program, on wypisuje na ekran Hello World. Jeśli chciałbym go uruchomić, to potrzebuję go skompilować, dostanę plik wykonywalny, Hello Out, i mogę go wykonać, wtedy na ekranie zobaczę Hello World. Jeśli chodzi o WebAssembly, proces jest bardzo podobny, tylko że mam inny kompilator do WebAssembly, on się nazywa mscripten, uruchamiam go, dostaję plik wykonywalny, w tym przypadku dwa pliki tak naprawdę, i tam, gdzie mam JavaScript, mogę je uruchomić. Na przykład w Node.js albo w przeglądarce dostaję pięknie na ekranie Hello World. Więc interpreter języka PHP, sam jest napisany w języku programowania C, to znaczy, że możemy go skompilować do WebAssembly. Czyli bierzemy kod źródłowy, kompilujemy, dostajemy pliki wykonywalne i to powoduje, że możemy wykonać kod PHP w JavaScriptie. Tu jest dużo konceptów nałożonych na siebie. Kompilujemy, wykonujemy i tak dalej. Jakby puenta jest taka, że dzięki temu PHP działa w JavaScriptie. Tak naprawdę wersji PHP jest dosyć dużo, więc wygląda to bardziej tak, że dla każdej z nich mam osobny zestaw plików. I to demo, które pokazywałem wcześniej, w którym zmieniałem wersję PHP, to jest najnudniejsza rzecz na świecie, bo po prostu pobieramy w przeglądarce inny plik z PHP. Jakby to jest wszystko, co się tam magicznego dzieje. Dalej mamy WordPress bez serwera i WordPress bez serwera, jakby klasycznie, żeby móc pracować z WordPressem, to potrzebujemy go pobrać, potrzebujemy zainstalować i włączyć go w przeglądarce i po nim nawigować. Więc żeby go pobrać, to sprawa jest prosta. Na WordPress.org jest WordPress do pobrania, my możemy go kliknąć, Playground może uruchomić funkcję JavaScriptową Fetch, która też pobiera pliki. Tutaj dużo do powiedzenia nie ma, po prostu trzeba go ściągnąć. Ale żeby go zainstalować, to już mamy ciekawszy temat, bo normalnie, żeby zainstalować WordPressa, to on nas będzie w kreatorze pytał o dane do bazy danych. WordPress potrzebuje bazy MySQL, z żadną inną nie pracuje. No, my w przeglądarce bazy MySQL nie mamy, ale mamy bazę, która się nazywa SQLite, możemy z niej skorzystać. Działa to tak, że mamy dodatkową warstwę, która tłumaczy nam między WordPressem a SQLite'em zapytania i tłumaczy wyniki w drugą stronę, więc WordPress myśli, że gada sobie z tą bazą, której potrzebuje, my wpinamy tam coś innego, wszystko działa pięknie, dzieje się to przy pomocy oficjalnej wtyczki do integracji bazy danych SQLite. Znowu na ostatnim slajdzie będzie link, ale można z niej skorzystać w dowolnym swoim projekcie WordPressowym. No to jak już mamy WordPressa zainstalowanego, to jeszcze chcemy go móc uruchomić i klikać sobie tam w linki różne, żeby one się ładowały. Więc klasycznie mamy przeglądarkę internetową, na końcu mamy gdzieś za internetem serwer. Na tym serwerze jest uruchomione PHP, jest uruchomiony WordPress, przeglądarka mówi daj mi stronę główną, ona się tam renderuje, wraca do nas i my ją możemy oglądać. No, my nie mamy tego serwera, więc co się dzieje? Tak naprawdę bierzemy ten serwer i wkładamy go w przeglądarkę, czyli nasza przeglądarka robi i za urządzenie do wyświetlania strony i za sam ten serwer, który tą stronę wyświetla.
ruch nie idzie do internetu, tylko używamy czegoś, co się nazywa service worker i to powoduje, że część ruchu możemy przekierować w to miejsce, w które chcemy. Na przykład możemy powiedzieć, hej, jeśli jest prośba o stronę główną WordPressa, to wyślijmy ją z powrotem do tego serwera, który chodzi w środku przeglądarki, a nie gdzieś tam do internetu. Bierzemy wynik, wyświetlamy, widać WordPressa. Więc mamy WordPressa ściągniętego, zainstalowanego, możemy po nim klikać, wszystko działa tak jak trzeba. No to co teraz z tym dalej? Jak można użyć tego WordPress Playground? Jest kilka sposobów. Najprostszy to jest zupełnie bez kodu. Czyli po prostu trzeba kliknąć na link, tam się załaduje WordPress i można już zacząć działać. Można sobie poeksperymentować, poinstalować wtyczki, zaimportować własną stronę, porobić ryzykowne zmiany, na przykład poprzesuwać jakieś rzeczy na stronie głównej, czego byśmy się normalnie nie odważyli i po wszystkim ściągnąć cały wynik naszej pracy, zahostować go sobie albo wrzucić do zmiany do tej strony, z której zaczęliśmy, żaden problem. A także testować rzeczy na innych wersjach PHP, na przykład 8, 8.2, tam jest dużo zmian, które nie działają kompatybilnie wstecz. Dalej mamy takie API, które nie wymaga od nas dużo wysiłku, ono się nazywa Query API. I działa w ten sposób, że osadzamy Playground w iframe'ie, czyli podajemy po prostu adres do strony z Playgroundem i ona się wczytuje u nas na stronie. A jeśli chcemy coś w niej zmienić, to możemy podać parametr w adresie URL, na przykład theme równa się pendant i wtedy Playground wie, żeby ten motyw pobrać z katalogu motywów WordPressa, go zainstalować i jak widać na załączonym podglądzie, on tam faktycznie jest. Możemy też poprosić o inne rodzaje zmian, na przykład, żeby tam była jakaś wersja PHP konkretna, którą chcemy, albo jakieś wtyczki, albo żeby nas przekierowało na jakąś stronę. Jest dokumentacja, w niej jest tych opcji kilka wypisane. Zachęcam, zobaczcie sobie. I to demo, które wcześniej pokazywałem, w którym wybierałem motyw i wybierałem wtyczki, ono właśnie działa na tej zasadzie, że komponuje tak naprawdę właśnie taki adres, w którym są wymienione pluginy i motyw i załącza iframe, to jest wszystko. Jakby to jest dosyć proste technicznie demo, no tam nawet dużo kodu w sobie nie ma. Jeśli chodzi o trzeci sposób, on jest jeszcze trochę bardziej techniczny, mianowicie możemy napisać plik JSON, który nie wymaga od nas pisania żadnego kodu, ale zadeklarujemy po prostu w takim formacie danych, jak tego naszego WordPressa zbudować. Czyli możemy powiedzieć, żeby wykonał kawałek kodu PHP, który chcemy, na przykład ten kawałek tutaj tworzy nowy post w bazie danych. Możemy zainstalować motywy, wtyczki, nawet z własnego adresu, niekoniecznie z katalogu rozszerzeń WordPressa. Możemy też tworzyć różne pliki, które tam są. Plus tego jest taki, że nie trzeba umieć kodować. To nie jest narzędzie, jakby, które wymaga od nas w ogóle jakiegokolwiek środowiska lokalnego, nie musimy instalować żadnych pakietów, nic. Po prostu piszemy sobie taki format danych i na ten moment można go już nawet wkleić po prostu w adresie przeglądarki i to też zadziała. I jest bardzo duża kontrola nad tym, co ten Playground może robić. Na przykład jest takie demo do tłumaczeń, które pobiera, jakby kiedyś, żeby klasycznie, żeby móc zobaczyć, jeśli chcemy tłumaczyć WordPressa, żeby móc zobaczyć w kontekście nasze tłumaczenia, to potrzebujemy mieć tego WordPressa zainstalowanego, zainstalować wtyczkę, pobrać pliki tłumaczeń, poklikać kilka rzeczy. Natomiast teraz, dzięki temu projektowi, który jest na WordPress, translatewordpress.org, możemy po prostu wejść w linka, to wszystko się dzieje automatycznie bez naszego udziału i my tylko oglądamy, o, fajnie, tutaj jest przetłumaczone, tu nie jest, to nie jest do końca w tym kontekście, co chciałem, a jak chcemy, jak coś zmienimy, to możemy kliknąć guzik i wyeksportować to na translatewordpress.org jako prawdziwa propozycja tłumaczenia, a nawet możemy wpiąć czata GPT w to, bo jest integracja i on będzie tłumaczyć za nas. To właśnie zostało zbudowane przy pomocy tych blueprintów, tam jest całe 80 linijek JSON-a, które zestawia właśnie to, także jest to dosyć potężne API. A na końcu, jeśli już bardzo chcemy używać kodu, to mamy API JavaScriptowe, które pozwala nam zainstalować pakiet z NPM-a i on ma te wszystkie same funkcje, które wszystkie te trzy poprzednie API, o których mówiłem. Napiszemy trochę kodu, mamy pełną kontrolę, ale próg wejścia w to jest dosyć, jest trochę większy, więc powiedzmy, że to jest taka ostateczność, jak wszystkie te poprzednie prostsze środki zawiodą. Więc co z tego właściwie wszystkiego wynika? WordPress Playground to jest WordPress w twojej przeglądarce i on działa bez żadnego backendu PHP-owego. Działa na kliknięcie, to jest oficjalny projekt WordPressa, jest darmowy, zawsze będzie, można go używać, można do niego kontrybuować i można go używać w swoich
aplikacjach. Do tego przyszłościowo, a na przykład dokumentacja WordPressa będzie gradualnie przechodzić na takie interaktywne przykłady. W katalogu pluginów WordPressa mogą się w czasie, bez obietnic czasowych, ale jest projekt, żeby pojawiły się podglądy motywów, wtyczek na żywo, a być może nawet demo samego WordPressa albo nawet wersji beta. Także przyszłość jest ciekawa pod tym kątem. I wszystkie linki są pod tym właśnie adresem. Jest kod QR, można go zeskanować. Jeśli wyszukacie WordPress Playground w Google, na GitHubie, na Twitterze, znajdziecie sporo ciekawych informacji, w tym dokumentację. Jest też kanał na Slacku WordPress.org Meta Playground. Zachęcam, dołączcie do nas. Projekt jest otwarty do kontrybucji. Można do niego dodać funkcje, jeśli wam jej brakuje. Ja bardzo chętnie pomogę, porozmawiam. I duża prośba prywatnie ode mnie. Pomóżcie mi z tym dotrzeć do większej ilości ludzi, bo to jest piekielnie pomocny projekt. On zmieni dużo rzeczy, jeśli chodzi o tak robimy kursy, uczymy się, dokumentację, wtyczki, dema, wszystko. Jeśli macie kogoś, komu to zainteresuje, po prostu wyślijcie mu linka, dajcie jakiś namiar, nie wiem, odezwijcie się, ja bardzo chętnie pogadam. Jestem na Twitterze, to jest mój mail. Lubię kontakt, lubię feedback, dajcie znać. I to jest wszystko, co mamy. Dzięki wielkie.